Z tej strony Drakon94, witamy w kolejnym odcinku. Zagrajmy w GTA San Andreas i zaczynamy. Wychodzimy z naszej wspaniałej chałupy. W dzisiejszym odcinku myślę, że zajmę się działalnością, by tak rzec, misyjną. Czyli tak, po prostu będę robić misję. U jednego szczególnego kolesia. O, ziomuś, dzięki, super auto. W ogóle akurat lubię ten lowrider, tego lowridera. Tutaj często można... Teraz to ich akurat od zesrania, jak nie są potrzebne, to nie jest ich od zesrania, co nie? Akurat lubię tego lowridera Voodoo, jest fajny. Jest jeszcze lowrider Savanna, którym już się pewnie kiedyś przejeżdżałem. Ma takie jakby większe chyba tutaj światła i bez tego takiego jakby... No na pewno wygląda inaczej. Przede wszystkim jest czterodrzwiowy. Także jest dobre do robienia najazdów. Tutaj jest to chyba ten. Nie, to nie ten, to też Voodoo. Jak już mówiłem, dzisiaj w dzisiejszym odcinku działalność misyjna, a dokładnie misyjna u kolesia, który... A dokładnie będziemy przeprowadzać misje, których zasadniczo za bardzo nie lubię w tej grze, a które warto mieć z głowy. Także odwiedzimy kolesia, który jest w tej chwili konserwatorem powierzchni płaskich, a wcześniej był naczelnym upuszczaczem mydła w więzieniu w kiciu w Los Santos. Czyli u niejakiego Jeffreya. O, przepraszam, kurwa, OG Loka. Gangsta, kurwa, macie. No, koło gangstera to nawet nigdy nie stał. Znaczy, dopóki mnie nie spotkał, no to nigdy nie stał. Icha. Czekaj. Gdzie on poleciał? A stoi tam jeszcze. No nic. Rozpoczynamy kolejną misję. Aha, no tak. Wróć między 22 i 6. To, co mówiłem ostatnio, może troszeczkę chaotycznie. To przy okazji rozwalę sobie płotek. To, co mówiłem ostatnio dosyć chaotycznie o tym, że niektóre misje po prostu można rozpoczynać tylko w określonych porach. Dobra, już jest 22. No to właśnie mamy tutaj w przypadku OG Loka. Także zaczynamy. Kwa super czapka. I'm putting together a listening party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down. As long as I'm down. Ah, that's a little bit... Talking about fool? Guaranteed I start playing? Everybody can come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, gangsta. OG Loke, baby. Yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they're headed down to the beach for a beach party. Czyli taka troszeczkę misja w lot, zapierdolut i wylot. Czyli w sumie kolejne kolejne kradzieki. Dobra, kurwa, cicho. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Ja pierdolę, co za... Dobra, jedziemy na plażową imprezę. Tutaj mamy akurat motorek. To jest PCJ-tek bodajże. PCJ-y w Vice City w poprzedniej odsłonie, które pewnie też będę robił, ale dopiero po San Andreas. Będzie to taki, powiedzmy, prequel. PCJ był najszybszym wozem w serii Vice City. O, przy okazji. Teraz jest to energię chyba 500. Jest to taki mocno sportowy wóz, ale PCJ-tek też jest tutaj całkiem przyjemny. To jeszcze chciałem przy okazji pokazać, to jest taka siłownia w plenerze. Chyba jakieś kibelki są przy okazji. Ładnie to nawet. Z tej siłowni można korzystać nawet, jeśli jeszcze Sweet nam nie pokazał tej siłowni w Ganton, to można z niej spokojnie korzystać. O, przepraszam. To, co lubię w motorach, to że można z nich strzelać z przodu. Nie tak jak w autach na boki, tylko że możesz po prostu wsiąść i strzelać sobie naprzód. Taki troszeczkę Ghost Rider wtedy jesteś. Tak, to jest misja taka troszeczkę wredniawa, ale... Oczywiście trzeba jej jeszcze namówić do tego, żeby dała nam dostęp do sprzętu, a jak to zrobimy, to za chwilę wam pokażę. Ale muza nawet. Dobra, trzeba do niej zagadać. Klikamy Y.
nie klikać N. Chyba, że nie jesteście gotowi na to, żeby zrobić to, co za chwilę się zdarzy. Znowu Y. I tutaj mamy taką minigierkę, w której musimy po prostu rytmicznie klikać w różne strzepki, które będą pojawiać się nam na dole. To jest takie troszeczkę takie sobie, no... Nudne trochę to jest misja, ale jak, no nie można przede wszystkim przecież cały czas jakiegoś gangsterskiej akcji, no nie można tego robić 24/7, trzeba się wyluzować, także hyc, 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 do rytmu musi być. Trochę mi nie wyszło. Musi być to być centralnie na środku zawsze. Będą podobne misje jeszcze tego typu w tej grze i minigierki, a będą one o tyle fajne, że można będzie z nich zgarnąć trochę kasy. Oj, nie tu. Za wcześnie. Zgarnięcie 2500 punktów w tej grze nie jest, tutaj w tej misji nie jest wcale takie trudne, także... Cicho. To jest kurwa gangsta dance. Jak się nie znasz, to się nie odzywaj. Można to wyjść oczywiście wcześniej, ale chyba nie wiem, czy z tego skorzystam, bo... No mówię, można się trochę rozerwać, można się trochę wyluzować... Oj, nie tu. Można się wyluzować w trakcie tej gry i... No mówię, nie można cały czas napierdalać do ballasów, co nie? Czasem trzeba zrobić sobie jakąś przerwę. Odpocząć. Wyjechać sobie gdzieś. Może na Bieszczady. Widzisz, jeszcze jestem doskonały. Yeah, kurwa. Jestem boss. Hit, hit. Jaki będę mieć wynik tak przy okazji? Będzie 5000? Hit, hit, hit. No, można się wyluzować. I układ. A już mi troszeczkę gazy poszło. To jest kurwa gangsta dance, dziewczyno. Tak się tańczy na Grove Street. Yeah. Spory wynik. No i że tak powiem, żeśmy jej zaimponili w tym momencie, także pozwoli nam, no, weźmie nas do siebie, do chałupki, wiadomo na co. Także ona wsiada, my wsiadamy, ja będę prowadził, zawiezie nas do chałupy, ale ja zrobię coś takiego. No i spierdalam sobie z tym oto sprzęciorem, który mieliśmy zawinąć dla OG-Locka. Żeby rozkręcić imprezę u nas na grow. Nie wiem, czy nas będą gonić w tej misji, ale nie wydaje się na to. Poczekajcie, ja tylko jeszcze... Chcę jakoś drzwi zamknąć w locie. To jest jak najbardziej wykonalne. Proszę bardzo. Jedne drzwi zamknięte. Musimy to zapakować nie do tej dziupli, którą znamy z misji włamywacza, tylko gdzieś to w Śródmieściu wywalimy, także... W międzyczasie chyba skorzystam sobie z okazji i wykupię nieruchomość, która jest niedaleko właśnie ten. Koło tego Burger Kinga, czy jak to się tam nazywa? Burger Shot, o właśnie. Koło tego Burger Shota, gdzie właśnie OG-Lock pracuje jako konserwator powierzchni płaskich. To tam sobie kupię nieruchomość, pokażę wam jak się to robi przy okazji i... Zapiszę sobie i będę mieć to od razu blisko. Zrobię szybko tę misję o OG-Locka, bo mnie naprawdę już... Bo mnie wkurwia. Nie lubię gościa. Tak samo jak Ryder, tak samo jak OG-Lock jest tutaj takim gościem do... W każdej jakiejś fabule czy coś, w każdej jakiejś grze, w każdym jakimś filmie, serialu czy coś, no... Przeważnie jest jakiś gościu, który musi wszystkich wkurwiać dookoła. Tutaj mamy OG-Locka, tutaj mamy na dwóch. Mamy OG-Locka, mamy Rydera. I jo. Ja tylko wezmę taksówkę tylko. O, tylko wezmę sobie taksówkę. Oczywiście nie można tutaj używać tej taksówki. Normalnie. Że cel OG-Lock. Cel restauracja OG-Lock, a koło niego jest taki fajny apartamencik. I barakuda znowu. Na tapecie. To stosunkowo, co prawda, jest tutaj troszeczkę ograniczona, co prawda, ilość utworów na tych stacjach, ale no...
Bo to zazwyczaj tak na stacjach radiowych zawsze puszczałem w kółko to samo, także to się nawet nie ma co dziwić. Yeah. Jestem gangsta i będę rozjeżdżać motocyklistów, jak policjantów motocyklistów, ile mi się żywnie podoba. I tu jest ten apartamentowiec. Parkujemy? Au, prawie wyszło. Zasada kupowania apartamentu jest bardzo prosta. Ile on kosztuje? 10 tysięcy. Zasada kupowania apartamentu jest bardzo prosta. Stajemy koło tego, klikamy tab, mamy apartament. Mi zależy oczywiście na domku, jakimś apartamencie czy coś na domku, apartamencie z... No, z czym? Z czym to się nazywa? Z garażem. Będę mieć więcej nowych furek, co nie? No i zapisujemy, oczywiście. No, kolejna misja. Jedziemy. Do Odziloka na szczęście to mamy już blisko, tylko trzeba przejść. Karniemy się na piechotę, niestety trzeba kurwa dookoła. A to sobie pobiegam chociaż. Zdrowie ważne, najważniejsze. Dawno na siłce, nie wiem. Oj, przy okazji może znajdziemy paru ballasów. No, no niestety nie tym razem. No dobra, przejdźmy od razu, dobra, przejdźmy już do tej misji, chcę to mieć z głowy, może, a nie, dobra, jednak jest. O, to jest dobre, to jest dobre. Kick a little something like this. Hey yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit a hotter than anybody in the yo, world could do. It's shit like I sucks. Damn. Jego podsumował. Damn. My shit was wet. Hey, what's happening, Lok? No, cześć Lok, co? Sprytnica się przerzuciłeś na kibel? Hey, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit. I ain't in a rap game. You know, that ain't my thing. But, we have to think about something. Man, how about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I'll become a ghostwriter. Że on ma jakiś pedalski śmiech? Mad Dog's Rhyme Book. From his home. Nie, serio, ale poważnie, to brzmi po prostu no... Aha. Czyli kolejna misja po prostu, żeby coś zajebać. No. Okej? Tylko kurwa przestań rapować. No. Siedź sobie w tym kibelku. Ja jadę potem książkę rumów. Kolejna misja w stylu wchodzimy, podpierdolimy, wychodzimy. Posiadłość Mad Doga jest w bardzo bogatej dzielnicy, takiej troszeczkę Hollywood. To jest dobry moment, żeby powiedzieć w ogóle, że oczywiście trzy miasta w San Andreas są wzorowane na miasta, które istnieją faktycznie. No taka troszeczkę Kalifornia lat 90... Kalifornia? Taki West Coast lat 90. może w ten sposób. Tutaj w Los Santos to jest miasto aniołów, czyli Los Angeles. Mamy tutaj też również... Przepraszam. Potem gdzie ja tego będę szukać? Mamy oczywiście spraya? Mamy. Ejo. Co ja chciałem powiedzieć? Mamy tutaj też oczywiście taką wersję Hollywood, co prawda nie nazywa się to Hollywood, ale mamy tutaj też słynny napis z napisem Hollywood, tylko to się... O właśnie, już mamy go tutaj. Vinewood. Mamy tutaj napis z napisem Vinewood, tak się nazywa tutejsze Hollywood. Ja. Chyba. Nowe auto, jeszcze tego nie ogarnąłem. Już zaraz za tym napisem, już mamy to. O. Mniej więcej gdzieś tutaj straciłem swojego wiernego Primo. A czy wiecie, oczywiście mam w tej chwili dużo lepsze auta, bo nie będę, ja jestem gangsta, nie będę jeździć byle czym, ale każdy gangsta ma jednak jakiś taki sentyment, że pamięta swój pierwszy wóz, który zapierdolił. Jak jedziesz? Pamięta swój pierwszy wóz, jaki zapierdolił. No. Też po prostu, już my tak po prostu mamy, dobra. Przejedziemy się tędy, tam z tyłu powinien być... Są drzwi, proszę bardzo, wysiadamy. Nóż. Zazwyczaj jest tutaj dostępny chyba przed wejściem nóż, albo przy wejściu. W każdym razie my go już mamy, także go tutaj nie ma.
To jest kolejna misja typu stealth. Trochę jak z włamaniem, ale po kolei. Dobra, miejsce. Posiadłeś Maddoga. Misja. Podpierdolić książkę z rymami. I unikać patroli. Ochroniarzy. Mamy tu pierwszego strażnika. Podejdę do niego jak gangsta. Po prostu raz. Po prostu. I jeb. Namierzamy prawym przyciskiem myszy gościa, klikamy lewy przycisk myszy. Jak mamy nóż oczywiście. I jebut. Krótka piłka. Strażnik patroluje teren wokół basenu, obserwuje tak. Tak, w pobliżu jest sporo ciemnych miejsc. Z racji tego, że CJ jest czarny, to jego w takich miejscach za bardzo nie widać. No dobrze, będzie to wykorzystać. Dobra, teraz podejdziemy gościa. O kurwa, 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 kurwa. Powalić go, powalić. Dobrze, że ćwiczyliśmy boks. Uff. To było dobre. Dobrze jest kucnąć, bo wtedy nawet nie trzeba przytrzymywać tego lewego altu. To już mamy stealth mod włączony od razu. Także dobrze jest kucnąć i wtedy jest po prostu łatwiej. Nie trzeba tego altu przytrzymywać. Oczywiście można po cichu, jak normalnie na gangsta, ale... Dobra, tym razem musimy ostrożnie tego gościa załatwić. Przede wszystkim staniemy dalej od niego, bo wtedy chyba po prostu za blisko do niego podszedłem i go tryknąłem. I dlatego właśnie, ale na szczęście jakoś udało nam się to przeżyć. Jeśli przypadkiem was zauważą, dobrze mieć ten boks właśnie, jeśli przypadkiem was zauważą, to trzeba go szybko powalić, właśnie używając albo boksu, albo jak mamy prawy IF, no to wcześniej, nawet bez boksa na tego nie potrzebne, bo możemy po prostu... A co tu jest? Gdzieś tu jest kamizelka, pamiętam, o. Chyba siłownię własną ma, no skubany. I mi się tu podoba. Dobra, kolejna przeszkoda. Co kurwa? Dobra, kucamy i idziemy wzdłuż baru, żeby nas nie zauważyli. Wypili zapewne co nieco, bo widzę, już się dorwali do barku skurczybyki, ale... Chowamy się w ciemnym? A i tak nas pewnie widzą. I tu mamy kamizelkę, która odporną, która może nam się przydać w międzyczasie. Cyk. Dobranoc. Mamy książkę, spierdalamy stąd. Mamy przy okazji na mapce zaznaczonych tych na czerwono. To już są, to są wrodzy strażniki, to są złe strażniki oczywiście. Chociaż czekajcie. Kurwa, kurwa, kurwa. Wiecie co, nie chciałem brać tego pistoletu z tłumikiem, ale może jednak mi się przydać. Nie chciałem go brać, bo niestety amunicja do zwykłego pistoletu i do tego z tłumikiem jest niestety troszeczkę niekompatybilna. Czekajcie. Nie ruszamy się. Krótku, okej. Okay. I teraz tak. Cyk. Cyk. Idziemy dalej. Bierzemy pistolety. Tylko 5 naboi w każdym, ale to jest trudno. Muszę dobrze wycelować. Cyk. Wolałem tego nie brać, ale wolę nie ryzykować. Już któryś raz próbuję przejść tę misję. I zawsze, z jakiegoś powodu zawsze mnie łapali. Nie wiem czemu. Dobra. Nie jest źle. Stop. Tu jest kolejny koleś. Może jednak wezmę nóż tym razem. Dobra, cofnął się. Żeby nie marnować amunicji, to wezmę go. Ciachnę. Ciach. Mam pistolet z fumikiem. Kolejnego chyba też ciachnę. A bo dobra, zdejmę go. I cyk. No i misja zakończona. Strażnicy zwycięzcy. Zajebani. Wychodzimy. Ciekawe, czy nasz admiral tam jeszcze stoi? Nie, ale za to mamy BMX-a. O kurwa.
Dobra, jedziemy z powrotem. Prawdziwy gangsta jest za... Kurwa, jak się tym jeździło. Dobra. Prawdziwy gangsta jest zajebisty nawet jeżdżąc rowerem. Icha. Swoją drogą, fajnie to tutaj zrobione nawet. Takie do... No dobra. Już pojedziemy sobie tym rowerem, a chuj tam. Mówię, prawdziwy gangsta nawet Mówię, prawdziwa gangsta nawet, no... Teraz to przegiąłeś. O! Jebany taksówkarze. I patrzył, gdzie jedzie, a nie... Wiecie co, może ja profilaktycznie przełączę, bo... Guns N' Roses... Nie wiem, co na to YouTube. Może ktoś wie, co YouTube powie na Guns N' Roses, bo wiem, że Ozzy Osbourne mogą zablokować mi ten film. Także... Trochę chyba złamałem czwartą ścianę w tym momencie, ale też trudno. No i o. Mamy jeszcze chyba czas na antenowy, na jeszcze jedną misję, także podjadę tylko do niego, zaparkuję, to jest nieważne. O, powiedzmy, że zaparkowałem. O, teraz już trochę lepiej wygląda. Już to chociaż trochę wygląda jak gangsta w tym momencie. Dobra, ja za chwilę rozpoczniemy kolejną misję u G-Locka, bo chcę już mieć się kurwa z głowy. Tylko zapiszę. No. Możemy zrobić sobie taki stealth mode, a ja chyba zrobię sobie fajną zabawę. O, przepraszam, telefon. To może być ważne. O kurwa, diabeł dzwoni. Niestety mamy troszeczkę niefajnie, bo jeśli pamiętacie z początku gry, to no cóż, robimy troszeczkę za ten Penny, czyli kurwa diabeł, Pułaski, Hernandez, to jest grupa trójka takich skorumpowanych policjantów, którzy niby są policjantami, ale wolą to wykorzystać do własnych szemran, wolą wykorzystywać pozycję policjanta do własnych szermanranych interesów. A z racji tego, że wpakowali nas w zabójstwo jakiegoś policjanta, to mamy teraz im niby służyć. A ja nie mam zamiaru im kurwa służyć, jestem gangsta. Dlatego mam teraz w dupie ich misję i robimy kolejny mu OG-Locka. Tak. Chyba, że będzie niedostępna, to wtedy może zrobimy jakąś inną, ale nie u nich. O, przepraszam. O kurwa. Dobra, tym razem im daruję, ale tylko dlatego, że tu są ballasy. Które jeszcze na mnie się odszczekują. Dzięki! Kurwa, chyba... Ty umówisz się ze mną? A, uciekła. Kurwa, takie coś mi się pierwszy raz zdarzyło, żeby mi ktoś pomagał. W rozwalaniu balasy. Takie coś mi się pierwszy raz zdarzyło, serio. Ciekawe. Dokąd tak spierdalamy? A to przy okazji może sobie coś w szamie. Skoro już tu jesteśmy. Bo zregeneruję może pasek życia, tak na wszelki wypadek. Troszeczkę sobie podpakuję, bo z tłuszczykiem u mnie jest tak sobie, a dobrze, chciałbym sobie jeszcze poćwiczyć wytrzymałość, także trochę sobie się nażrę. Dzięki, okej, i tyle. Dziękuję. Jak tam tłuszczyk? No już trochę tego mam. Jak widzicie, mułów już mam prawie na full. Sorry, gruźlica. No dobra, i kolejna misja u G-Locka. Miejmy nadzieję, że ostatnia. Ta taksówka jeszcze tu stoi. Stała. Na pochybel taksówkarzom. Już między 12 i 5. No dobra. To sobie pojeździmy motorkiem i...
Poszukamy może czegoś, jakichś ballasów czy czegoś. O, skubany. Bogate te ballasy, kurwa, tutaj na Śródmieściu, nie? Myślałby kto. A dobra. Mściciel w chujowym afro rozpoczyna patrol. Tym razem jedzie motorem. Normalnie, kurwa, Ghost Rider. No, co tutaj jest? A, jakieś centrum handlowe. Już nie wjechałem, dobra. Czekajcie, może uda mi się rozpędu jeszcze raz. Spróbuję. Nie, że miałem polować na ballasów, ale trochę poćwiczę. Kurwa mać. No. O, udało się. Arriva! A myślałem, że to da się zniszczyć. No nic. O, jesteś Harley'owcy czy co? No zjazd, czekajcie na mnie! Zjazd jakiś, może będzie darmowe żarcie. Dobra, zjeżdżamy. W ogóle jest to tutaj tak pusto. 10. Jaki mamy dzień tygodnia? Przy okazji, widać również dni tygodnia. Niedziela. No to o tej porze nie ma. Pokazane to są również dni tygodnia, co ma znaczenie, jeśli chodzi o niektóre takie pomniejsze misje. Nie mówię o tych misjach, na które coś ala udzielok, że po prostu stajemy nad tymi. To się jeszcze pokaże, bo będą takie misje, ale to może o tym potem. Jeszcze półtorej godziny, znaczy półtorej minuty. Nie, ładnie tu nawet. Możemy przy okazji podziwiać piękno graficzny... Ten piękny i graficzny kunszt sprzed 15 lat, jak to kiedyś zajebiście grafikowali. Ups. Rozjechałem policjanta. Życie! Żadnych ballasów, nigdzie nic, coś. O, już wiem, gdzie można znaleźć. Tutaj. Tu zawsze są jakieś ballasi. I proszę bardzo. O kurwa. Już ma dwie gwiazdki. Spoko, nic straconego. Zaraz tu niedaleko jest lakiernik. Pokażę wam kolejny... O, przy okazji pokażę wam kolejny... kolejną rzecz z cyklu Logika GTA. O, pięknie wydriftowane. Panowie, jakiś koleś właśnie zastrzelił policjanta i dwóch gości we fioletowych wdziankach. Co? Nie wiem, jacyś duchowni może, po prostu w każdym razie. Widzieliśmy go, jeździł czerwonym motorem, nosi chujowy afro, wąsy, ubrany na zielono. Ej, chłopaki, my tu mamy jakiegoś gościa, czekajcie, ubrany na zielono. Chujowe afro, wąsy. W takim jakby zielonym PCJ-cie. Nie, to nie on, dobra, szukamy dalej. Chyba logika GTA, nie? Nie, parkujemy. Pieczotek może nam się jeszcze przydać. Hey, excuse me. Loaf around here? What? Who? You want friends with that? Loaf. Is he available for communication? Oh. Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, plans technician called in sick, so Jeff, Loaf, he got promoted. So? He's out back cleaning the fryer. No to niezły awans. Z kibla do kuchni. To już coś. Hey, what up, Lo? CJ! What's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust! So you happy now, homie? Happy? Man, hell no! I can't take this shit much longer! Man, I'm an artist! I'd rather be inside! Man, I can't get a deal for nothing! Motherfuckers always wanna keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covered my style for real. Heavy. Oh, to jest ta myśl, ta misja, co myślę. Man, we gotta take him out. He done black. Tak, to jest ta misja, co myślę. Będzie trochę głośno. To jest taka troszeczkę stealth misja. Nie musimy przynajmniej nikogo sprzątnąć. A czekajcie. Down with a frown, on a tail,
Oh, sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Przynajmniej jakaś różnica, jeśli nic nie musimy podpierdolić. Misja jest troszeczkę, powiedziałbym, delikatna. Konfiskuję. I z powrotem do Vinewood. W sumie. Wiecie? Cyk. Zamknięty. Nawet nie musiałem wysiadać. Misja jest troszeczkę delikatna. Najpierw musimy znaleźć kierowcę, który siedzi w tej chwili chyba koło innego przy jakimś burgerze czy gdzieś. Musimy go dorwać. Kropnąć. Czekajcie. To jest pisane tak, ze spokojnie. No, mamy właśnie informacje na ten temat. Trochę głupie, skoro mamy to na... A, dobra, uszkodzić wóz. Nie ma problemu. Czy ty właśnie... Jebaniec. Nie, czekajcie, nie ten wóz. Przy okazji weźmiemy sobie tą spluwę. No niestety ta broń nie jest kompatybilna. Tak, misja jest teraz taka, że trzeba naprawić ten wóz. Dojechać nim do wyznaczonego celu, ale tak, żeby go nie Stop. Co wyście myśleli? Przypomnę, mamy czas do 10. W sumie to mi przypomina jakąś BMW, trochę... Chyba trochę Mercedes, chyba. W sumie ten wóz przypomina trochę Mercedesa. I cyk. Nie przejmujmy się tym gliniarzem, on sobie zaraz odpuści. Proszę bardzo. Oczywiście nie możemy po drodze niczego przeskrobać. Wtedy może to nie pójść. Dobra, i jedziemy. Nie uszkodzić wozu. Także co prawda dalej będę jechać zajebiście jak gangsta. Kurwa, i widzicie jak to się kończy. Mamy czas do 10, spokojnie, jeszcze 4 minuty. Spokojnie mamy czas, żeby zawrócić, zjechać jeszcze raz do lakiernika. Na szczęście jest on stosunkowo blisko. I jeszcze raz naprawiam merę. I tak się właśnie wjeżdża do garażu, jak gangsta. Jep, i jesteś. Seczny. Jebany. Prosto od lakiernika coś takiego, no skurwać. Straszny powoli. Nie rozjechać nikogo. Tu zjedziemy, bo to będzie na tej ulicy. Nie, że będę patrzeć oczywiście na jakieś durne, prawda, że zielone, czerwone czy coś takiego. A dobra, już jesteśmy. Zaparkować musimy. Tak samo jak oni. I teraz nasza misja jest taka, żeby jechać w konwoju. My jesteśmy ten środkowy, więc ten koleś przy tym rozdaniu nagrod będzie wsiadać do naszego wozu. A to jest tutaj. Tutaj musimy dojechać. I niczego nie przeskrować. Trzymać się konwoju. Trzymać się szyku. Chyba już go lubię. Już go lubię. Co prawda muszę go kropnąć, ale to tam bywa. Kolejne oczywiście wyłączone radio, nie będzie nam potrzebne. Nie mam tutaj konsoli, także nie mogę sobie, muszę takim klikaniem po prostu w W muszę sobie tak trochę wyznaczyć odpowiednią prędkość. Tutaj jest chyba policjant. Tom, 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 tom. I to już jest tutaj. I parkujemy. Tak, żeby mógł wsiąść. Hey man,
take me back to Dark Man. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. O, podoba mi się ten pomysł. Jecha! I teraz już możemy wyłączyć wszelkie granice. I teraz możemy już wyłączyć wszelkie pozory człowieczeństwa i robić to, co gangsta lubią najbardziej. Jechać jak pojeb. Spróbuj mnie dogonić, cwaniaczku. No dobra, dogoniłeś. Spróbuj mnie zatrzymać, cwaniaczku. Nie drzyj się, babo. Co to... I ta scenka będzie piękna. I teraz. No dobra, ja też padłem, ale to najwyżej sobie trochę popływam. I bum. O, przy okazji sobie trochę ponurkuję może. To będzie nam potrzebne w trakcie jednej misji, co jest troszeczkę denerwujące. Jest tu jakaś ostryga może? Nie widzę. Ale widzicie, misja wykonana. Jeszcze będzie jedna z audiologiem, ale to już może w kolejnym odcinku ją skończymy. A potem zerkniemy do Sweeta. Albo do Big Smoke'a może, bo będzie bliżej. Bul, 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 bul. Jak widzicie, pojawił nam się taki pasek. To nie jest pasek kamizelki, to jest pasek powietrza. W momencie, kiedy pływamy, on się pojawia. W momencie, kiedy nurkujemy, oczywiście on nam spada. Jeśli zacznie spadać, będziemy zamiast tego paska powoli tracić punkty życia. Jak stracimy punkty życia, oczywiście się utopimy. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć. No i... CJ Gangsta... Przepraszam. I gotowe. O, właśnie, licznik z zatłuczonych balasów muszę sobie zrobić. To już może nawet w tym odcinku go zrobię, także będzie ciekawie. A to już tutaj wysiądzie, to już tutaj się zabierzemy. To jest nasz aparciamencik. Późno w sumie. Hej, kurwa, bym się położył spać. Znaczy ja nie muszę spać, bo jestem gangsta. Nie muszę, ja nie muszę spać, bo jestem gangsta. Ja się położę tylko dlatego, że jestem gangsta i mam kurwa taką ochotę. Będę chciał spać, to się położę spać. I nikt mi nie zabroni. Dobra. CJ żegna się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cyk.